Napisz nierówność, której rozwiązanie jest zaznaczone na rysunku obok. Czyli jest to proces odwrotny do rozwiązywania nierówności. Mamy rozwiązanie, musimy wypisać nierówność. No i spójrzmy, ten zacieniowany obszar to jest obszar ponad pewną prostą. Tak? Czyli tutaj mamy prostą, napiszmy ją w postaci kierunkowej y równe ax plus b. Powiedzmy, że już znaleźliśmy a i b. I co? I które, jaką nierówność spełniają te punkty ponad prostą? No to tak. To jak wezmę sobie jakiś punkt tutaj, tak, to widzę, że tak, no on ma jakąś współrzędną x i teraz widzę, że dla tej, prawda, ten punkt ma współrzędną ax plus b. No i teraz wszystkie punkty na tej prostej, na tej półprostej, prawda, mają współrzędną y większą od tej współrzędnej ax plus b, czyli od współrzędnej tego punktu na tej prostej, czyli to będą wszystkie punkty ponad tą prostą, wobec tego to będzie nierówność w postaci y większe równe, dlatego że ta prosta tutaj jest narysowana ciągłym kolorem, prawda, nieprzerywaną linią, tylko ciągłą linią, no i konwencja jest taka, że wtedy punkty na tej prostej również stanowią rozwiązanie tej nierówności, czyli dlatego nierówność będzie nieostra, y większe równe ax plus b. To będzie nasza nierówność. No i a i b musimy znaleźć, prawda? A, b musimy znaleźć. Znaleźć. No dobrze, czyli tak. No tak, b to jest punkt przecięcia z osią pionową, z osią y. No widać, że ta prosta przecina w punkcie minus 4, tak? Czyli b jest równe minus 4, tak? Bo tu je mamy punkt, prawda? Patrzymy sobie na ten punkt i stąd mamy, że b jest równe minus 4. No i jeszcze musimy znaleźć a. No możemy to zrobić na kilka sposobów, no, na przykład jeden ze sposobów to byłby taki, żeby podstawić to równanie do współrzędnych na przykład tego punktu, prawda? Widzimy, że ta prosta przechodzi też przez punkt o współrzędnych minus 7, 0. Czyli współrzędne tego punktu spełniają to równanie. No ale może to zróbmy inaczej. Po pierwsze, pomyślmy od razu, policzmy sobie współczynnik kierunkowy. Więc co to jest współczynnik kierunkowy? No to jest tak, że jeżeli mam dwa punkty na prostej, to współczynnik kierunkowy to jest, prawda, przyrost y, czyli jeżeli to nazwę delta y, a to nazwę delta x, czyli to a to jest delta y przez delta x, czyli y2 minus y1 przez x2 minus x1 dla dowolnych punktów na tej prostej. No i akurat wybierzmy sobie te punkty na osiach, punkty przecięcia z osiami, czyli tak. Y2 to jest minus 4, Y1 to jest 0, X2 to jest 0, a X1 jest minus 7. Czyli wobec tego współczynnik kierunkowy jest minus 4 siódme. Czyli równanie naszej prostej jest Y równe minus 4 siódme x minus 4. I teraz nasza nierówność, może napiszę ją tutaj ostatecznie, czyli rozwiązaniem naszego zadania, czyli nierównością, której rozwiązanie jest zaznaczone tutaj na rysunku, jest nierówność y większe równe od minus 4 siódme x minus 4.